Jaka wszystkim lecie w nowym vlogmasie? Jest to już vlogmas 8 chyba. O matko, jak ja źle wyglądam. O matko, nie chcieliście patrzeć na mnie. Mam już husławkę, bo tam mam lekcję angielskiego. Ale chciałam się z wami przywitać, bo ogólnie jest... Przepraszam, wyglądam jak jakiś żart roku, ale właśnie wstałam. Nie wyspałam się jak zwykle, jest już późno, ale... Okej, dobra, powiedzmy, że się wyspałam, bo przespałam dwie pierwsze lekcje. Wiedzę o mediach i chemię, ale muszę się ogarnąć, muszę zacząć prowadzić jakiś inny tryb życia, bo to tak być nie może, że ja jestem taka nie do życia rano i nie jestem w stanie wstać. W ogóle jakby spałam pod kocem, nawet wczoraj w nocy jakby było mi tak gorąco, że stwierdziłam, że nie będę się kładła pod kołdrę, bo... O, pani właśnie mówi, że nie mamy pracy, to mamy na jutro, ale świetnie, dobra. Czekajcie jeszcze tylko, do widzenia. Dobra, więc teraz już mam przerwę 15-minutową przed matematyką. Dzisiaj mam bardzo krótką lekcję, bo do 13:30. Ale stwierdziłam, że dzisiaj właśnie zapraszam was na taki typowy dzień ze mną. Pokażę wam, jak to tam u mnie wygląda na zdalnych, więc to będzie taka mała rutyna właśnie na lekcjach zdalnych, więc tak to ogólnie u mnie wygląda, że ja przez jedną, dwie pierwsze lekcje albo leżę w łóżku i wiecie, tak pół na pół ogarniam, albo totalnie śpię, zależy od tego, jaką mam lekcję i czy jestem bardzo śpiąca, czy tylko trochę. No więc jak widzicie tutaj, leniwiec Asia spała sobie na pierniorze dzisiaj. Nawet nie raczyła łóżka sobie pościelić, tylko sobie spałam pod tym kocykiem, proszę bardzo. Tak, także dobra. Przynajmniej mniej roboty, bo nie muszę ścielić łóżka. A w nocy nawet nie było mi tak bardzo zimno. Nie wiem, ale mam tak grubą piżamę, mam tą polarową piżamę i jest mi w niej tak gorąco w nocy, że wiecie co, ona jest chyba dla mnie przegruba. I teraz czas zabrać się za ten cyrk, który mam na biurku. W sensie ogólnie zawsze dzień wcześniej przygotowuję sobie jakieś tam zeszyty czy książki na ranek, jakby na te pierwsze poranne lekcje, żeby wiecie, nie musieć też wstawać, tylko żeby z łóżka sięgnąć na biurko, wziąć sobie zeszyt i już mieć, jakby to jest szczyt lenistwa, ja wiem, ja się tak rozleniwiam na tych zdalnych, że to jest dramat. Ale dobra, no jakby chodźcie ze mną, idziemy pierwsze do to umyć sobie twarz. Mam nadal na twarzy resztki maści z wczorajszego wieczoru. Chciałabym prawie już coś ze sobą zrobić, więc umyję twarz, co ta chwila w ogóle kończę już ten żel. Zresztą mi jest przykro, bo bardzo go lubię. Okej, więc oczywiście zaczęłam od porannego wyciskania krosy, bo jak mogłoby być inaczej. Nałożę sobie teraz maseczkę z Hello Body, tą taką różową Coco Wow. Zwykle tego nie robię teraz rano, bo jestem po prostu głodna i biegnę. Biegnę zjeść śniadanko, ale teraz mam trochę czasu. Stwierdziłam, że będę zjadła śniadanie, trzymając maseczkę na twarzy. Dobra, oczywiście to mi 4 minuty do lekcji, ja teraz się ogarniam, że czas na śniadanie, mam już maseczkę na twarzy. Jestem w dziennym świetle, bo właśnie otworzyłam lodówkę. Zastanawiam się, co mogłabym sobie skonsumować. Jakby trochę nie mam czasu i jestem trochę głodna, więc chyba zjem sobie jogurt taki Oskar z jagodami. Dobra, jeszcze czekam, aż pani mnie wpuści. Mam tutaj już moje śniadanko. Nie wiem, czy się nim najem, ale zobaczymy. I biorę sobie matematykę. Wreszcie zaczęliśmy już książkę do drugiej klasy. Dobra, moi drodzy, więc mam maseczkę. Teraz mam jeszcze delikatnie wilgotną twarz, więc psikam ją sobie hydrolatem różanym. I na to nakładamy kremik. Albo najpierw jeszcze sobie nałożę tą rolkę pod oczy, którą miałam ostatnio w kalendarzu z Douglasa. Właśnie za chwilę otworzę sobie kalendarz, żebym się chciała napić herbatki jakiejś dobrej. Wczorajszą czekoladkę zeżarłam wczoraj w nocy. Niestety muszę się przyznać, więc... No, jest, przestraszam się, mam włączony mikrofon. Teraz w ogóle jakby jest lekcja, ale mamy robić sami zadania, więc ja dosłownie na sekundę się do was odzywam. Dzisiaj mamy zieloną herbatę z cynamonem, miętą i płatkami róż. Nawilżać buźkę trzeba nawet tłustą, ja mam cerę tłustą, a i tak koniecznie trzeba porządnie cerę tłustą nawilżać. Tłupek przeszkadzasz mi. I nie zapominamy o szyi, pamiętajcie. Teraz ja chyba sobie wezmę tym wałkiem. O, telefon mi się rozładowuje.
lol, czego nie ładowałam w nocy czasem. Tak beznadziejne mam baterię w tym telefonie, że to jest taki żart. Wszystkie te maści mi na mnie działają, ja Acne Serum i Tormentil używam na przemian. Ale po prostu to mi wszystko, jedna okrasta się goi, druga wyskakuje i tak to niestety już ze mną jest. Dobra, nałożę sobie teraz Tormentil, żeby was tak nie straszyć, bo on trochę też mi przykrywa, bo daje minimalny kolor. Dobra, moi drodzy, więc ja już się ubrałam w koszulkę i w dresy, syf za mną wszędzie. Za chwilę zabiorę się właśnie za sprzątanie, jeszcze szafa dawno otwarta, bo też myślałam, że dzisiaj nie zrobić sprzątania szafy, ale chyba odłożę to na innego vlogmasa. Mam już dzisiejszą herbatkę, nie wiem czemu, ale ona jest biała, a parzyłam ją dosyć długo, w sensie okej, niby to jest zielona herbata, ale jest po prostu biała. Dobra, kochani, kończy mi się przerwa, więc muszę się pośpieszyć. Wreszcie udało mi się otworzyć to mydełko. Szybki make-up specjalnie dla was. Chociaż nie wiem, jak to ma sens, że mnie przed chwilą oglądaliście tyle czasu bez makijażu, że... Oj, właśnie mi dzwoni budzik. Dobra, kochani, brwi już mam zrobione mydełkiem, później cieniem z Anastazji i jeszcze na końcu żelem z Anastazji, to wtedy trzymają mi się cały dzień i dzisiaj jakieś nie są super wyględne, ale są takie okej, do przeżycia. Więc teraz podkręciłam sobie rzęsy za lotką i pomaluję sobie rzęsy i w sumie nie wiem, czy właśnie nie zrezygnować dzisiaj z makijażu twarzy w ogóle. Ewentualnie nałożę na jakieś takie większe kroski coś, żeby was tak nie straszyć. Dobra, moi drodzy, więc otwieramy sobie... A, 7 do wczorajsze, 6 też już mogę schować. Otwieramy sobie 8 okienko z kalendarza od Laury. Mamy dzisiaj coś takiego podłużnego. Albo to może być jakaś pomadka, albo tłuszcz do rzęs, bo taki długi. Wydaje mi się, że raczej tłuszcz. O, już widzę, że zgadłam. I zaraz zobaczymy jaki. O, mamy tłuszcz z Eveline. Te tusze są super, ja miałam taki z tym wężykiem, tylko że wodoodporny. Tego zielonego jeszcze nigdy nie testowałam. Więc może w kolejnym vlogmasie, to byśmy dzisiaj przetestowali, ale już się wmalowałam. Więc myślę, że w jutrzejszym vlogmasie możemy go przetestować. Widzę, że miga mi bateria, to mi się bardzo, bardzo, bardzo nie podoba. Ale zostało nam już tylko 2 kalendarze do otworzenia. 8. Przez chwilę zapomniałam, który dzisiaj jest grudnia. Ale dajcie znać, czy podobała mi się taka forma filmu jak dzisiejszy, czyli tak mega na luzie, po prostu pokazuję wam cały mój dzień bez żadnego wymyślania. Taki naturalny vlog. Kurczę, rozwaliłam trochę ten kalendarz, chyba widać co jest w 23, ale dobra. Mamy dzisiaj takie pudrowe cukierki malutkie, jakie już były, więc w sumie to trochę słabo. Myślałam, że to się nie będzie powtarzać, a jednak no identyczne te cukierki już były, ale one były dobre, więc w sumie... Oj, oj, oj. Dobre były te cukierki, więc w sumie nie narzekam. I jeszcze 8 okienko z Douglasa tutaj mamy. O, co to jest? Firma 123, Clean Cleaner Cleanest. O, to jest jakaś chyba taka jakby, nie wiem, malutki żel do mycia twarzy. Nie wiem, ja to sobie zostawię, wezmę to ze sobą na jakąś podróż. Zobaczcie, to jest malutkie, słodziutkie i to jest coś do mycia twarzy, więc bardzo fajnie, to mi się podoba. Teraz powiem wam, że dzisiaj zbędę dzień, w ogóle nic mi nie jedzie, mam na słuchawce polski, dopiero się zaczyna. Właśnie polski się zaczął, wczoraj cały dzień robiłam pracę z polskiego, skończyłam wam wczoraj bardzo wcześnie vlogmasa, bo miałam sporo roboty do przepisywania notatek i robienia pracy z polskiego i dzisiaj właśnie, właśnie zaczął się polski, więc tylko wam szybko powiem, że odkurzyłam, bo z tym małym gnojcem trzeba odkurzać co jakieś 2 dni. Nie wiecie, słodki uroczy, ale robi taki bałagan, taki hałas. Normalnie czasem się śmieję, że robi większy hałas niż czekający pies, bo naprawdę jak on wali o te pręty klatki, to jest tak głośno, że to jest dramat. Jeszcze sąsiedzi się wiercą, po prostu wełbie mi się wszystko, w ogóle nie mogę się skupić, mówić do was i słuchać co tam się dzieje, więc kończę. I...
od razu nie uwierzycie. Tak mi się humor uporał, tak mi się w ogóle halo ostrość, wszystko mi się poprawiło w głowie, bo siedzę sobie, uczę się filozofii, już skończyłam lekcję 13.30, skończyłam polski, nie mam nic zadane, bo robiłam tą pracę mową wcześniej, więc mam luz i stwierdziłam, że dzisiaj wtorek tak wcześnie kończę, to ustaliłam sobie w mojej głowie jako dzień filozofii, więc właśnie usiadłam do nauki filozofii i sobie przepisuję jakieś tam notateczki. Cytaty, ale ja się sobie słucham świątecznej muzyki przy tym i patrzę za okno i właśnie zaczął padać śnieg. Jestem tak podjarana z tego powodu, jakby nie wiem czemu, ale naprawdę tak uwielbiam, jak jestem w domu i z oknem pada śnieg. Nie wiem, co to w ogóle miało być, ale pokazałam wam śnieg, widzicie? Jeśli u was nie ma, to widzicie przynajmniej mój. Dobra, więc miałam wam pokazać mój codzienny dzień, ale tak naprawdę każdy mój dzień podczas lekcji zdalnych wygląda totalnie inaczej. I nie będę wam już nagrywać takich rutyn, bo już była rutyna podczas takich właśnie zdalnych lekcji, ale bardzo mi prosiliście o różne rutynki, więc stwierdziłam, że z tego vlogmasa zrobię taką moją w sumie rutynę, bo mniej więcej tak to wygląda, ale wiecie, każdego dnia inaczej, w zależności od tego, ile mam lekcji, jakie mam lekcje, czy mam jakiś sprawdzian, czy mam jakieś plany na później, a dzisiaj nie mam w sumie żadnych planów. Mam ochotę coś zrobić do jedzenia. Coś ugotować albo jakieś ciasto, ciasteczka zrobić. Za chwilę będę miała 30 minut materiału z niczego, z siedzenia i nic nie robienia, bo autentycznie tak wygląda dzisiejszy dzień. Ale wiecie co, mam ochotę naprawdę coś rzeczywiście zrobić, więc chyba wezmę za chwilę Thermomixa i poszukam do jakiegoś fajnego przepisiku. Dobra, kochani, mam ochotę naprawdę coś zrobić i znalazłam sobie przepisik na jabłecznik, tylko czekajcie, bo już go zgubiłam. Ketchup nawet można zrobić. Już to chyba przeleciałam. Jabłecznik. A jeszcze chciałam zobaczyć, czy nie ma tutaj pierników. Pasta jajeczna. Ale wydaje mi się, że zrobimy sobie jabłecznik po prostu. Gdzie tu jest jod? Jod, jod. Halo, jod! O, jest. No dobra, zobaczcie. Całkiem prosty przepis, nic takiego wymyślnego do niego nie trzeba, więc piekarnik rozgrzewamy. Tortownicę natłuścić, opruszyć bułką. Dobra, zaczynamy, nie ma co. Ej, wiecie, jak byłby przypał, bo zapomniałam, że w środku piekarnika oczywiście w każdym polskim domu siedzi i patelnia, i wszystko, co tylko się da. Więc dobra. Dobra, siedzi tam już mąka, proszek do pieczenia i pół łyżeczki cynamonu. Teraz jajka. Cztery? Chwila, tak? Cztery jajka. Wielkość M. Nigdy nie wiem, o co chodzi z tymi wielkościami. Dla mnie wszystkie jajka są takie same, ale naprawdę myślę, że to jest taka optymalna wielkość. Dobra, to jest zawsze strasznie satysfakcjonujące dodawanie jajek. Nie wiem czemu, ale zawsze strasznie to lubię. Zobaczymy dalej. Cukier, teraz cukier. Okej, okay. No zostawię raczej do nikogo, no nie interesuje to, co tutaj się dzieje w tym garze, więc ja sobie już z tym sama poradzę. Jestem z siebie dumna, że wreszcie ruszyłam dupę i się za coś wzięłam, jak mam cię więcej czasu, tylko mam nadzieję, że mam wszystkie składniki, bo w sumie tak przeglądałam ten przepis wcześniej, ale tak bardzo szybko i nie jestem pewna, czy na pewno wszystko mam, ale mam nadzieję, że tak. Kochani, moje ciasto już siedzi w piekarniku. Zobaczcie, jak jabłuszka ułożyłam, pokrojone w ósemki. Tak trochę ciałam na takie cieńsze jeszcze części niż ósemki. Na 40 minut, góra do 180 stopni. Powiem wam, że bez Thermomixa bym się nie chciał. To nie jest taki oryginalny Thermomix, mamy tego Thermomixa z Lidla. Ale polecam w sumie i zrobiliśmy już na nim w sumie bardzo dużo rzeczy. Piekłyśmy sobie murzynki jakieś, jakieś różne ciasta, chleby ciągle pieką moi rodzice, bułki i naprawdę wychodzą bardzo, bardzo dobre, więc ogólnie fajnie. I jest mnóstwo przepisów tam wgranych, jeszcze można wgrać więcej, więc jak za tą cenę to w sumie spoko, ale chyba już się wyprzedały w ogóle te Thermomixy w Lidlu. Ale mój jabłeczek sobie siedzi, przyjdę do was później na test na żywo. Robię teraz już spora obiadowa, ja zamiast jeść obiad, to zrobiłam sobie popcorn, bo stwierdziłam, że nie jestem jeszcze taka głodna, ale coś bym przekąsiła i zrobiłam sobie popcorn serowy, który w ogóle nie smakuje XL. O, ten jest spalony. Niektóre się spaliły, ale jak na moje, jak na mojego pH z popcornem, to i tak nieźle. Ale za to go tak dosoliłam, że jest tak słony, że masakra. Ale no i obejrzałabym sobie jakiś film, jak już mam takie super warunki tutaj. Zobaczcie, milutko.
ale w sumie to nie wiem, no miałam się tej filozofii uczyć, więc nie wiem. Jakiś świąteczny film bym sobie obejrzała, chociaż oglądałam ostatnio kilka. Mogę wam polecić jakieś za chwilkę. Nie wiem, czy cokolwiek mogę wam polecić, bo większość świątecznych filmów na Netflixie są takie do dupy dosyć. Planeta Singli 2 to jest najlepszy świąteczny film. Mówię wam, obejrzyjcie sobie Planeta Singli 2. To jest, no, święta z widokiem słabe, jakoś tak mi się nie podobało, coś dopiero byłam na początku. Ale zrezygnowałam. Co ja tam jeszcze oglądałam? Randki od święta, to oglądałam, to jest fajne bardzo. W sensie, no nie wiem czy bardzo, ale dosyć fajne, randki od święta. Święto na zamówienie, taki klimat świąteczny, ale ogólnie to taki głupi, dosyć amerykańska taka, wiecie, no ale może być. Chłopak na święta, czy chyba coś takiego było? Dobra, nie wiem, myślałam, że wam polecę jakiś fajny film, ale jednak nie mam nic ciekawego do polecenia, więc to wy, jeśli macie coś, jakiś fajny świąteczny film do polecenia, to piszcie do mnie na Instagram, JoannaPietrzak10. A ja będę wtedy popcorn i coś sobie pooglądam. Przepięknie pachnie w całej kuchni, ciasto jest już upieczone. Może nie wygląda najpiękniej, ale z tego co wiem, to mniej więcej tak to miało wyglądać. Wiem, że trochę krzywo poukładałam te jabłuszka, no ale wiecie, liczy się smak, więc chciałabym zrobić wielką próbę testu. Jak to mówi Agnieszka Grzelek, kiedy strasznie lubiłam jej filmy. No i dobra, odkroimy sobie kawałeczek i spróbujemy. Co robiłaś zamiast jeść obiad? Dobre jest, mi smakuje. Ja już myślałam, że bardziej urośnie, ale jest naprawdę dobra. Powiem wam, że to jest najlepsze ciasto, jakie do tej pory wyszło nam z Lidlomixa, jak to my mówimy, Thermomixa, Lidlomixa. Jest przepyszne i to jabłko, jeszcze szczególnie ciepłe, wydaje mi się, że ciepłe jest najlepsze. Może nie powinno się ciepłego ciasta, ale zawsze jem. To jest rewelacyjne, to jest tak rewelacyjne. Gdybym dała więcej cynamonu, brakuje mi cynamonu, a można posypać na wierzch w sumie. Dobra kochani, zrobiłam sobie krótką drzemkę, przy tym cała się rozmazałam, teraz jeszcze zaczęłam oczywiście wyciskać jak to ja zwykle, tu, jak się tego pozbędę, to będzie z moją twarzą, okej. Wyglądam strasznie, więc chciałam już zakończyć tego vloga, jeśli wam się wam podoba, zostawiajcie kciuki w górę i widzimy się już jutro w nowym filmiku, powiem wam, że już ledwo co daję sobie radę, w sensie i jakby to jest ósmy vlog dopiero, ma być ich 24, a ja już troszeczkę nie wyrabiam, jakby w sensie, o matko, jestem zaraz rozmazana, ale... To jest trudne, to jest naprawdę trudne. Ja podziwiam wszystkie dziewczyny, które co roku to robią. To jest mój pierwszy taki rok, kiedy jest tak codziennie. I jak ja widzę te małe wyświetlenia i jeszcze nie widzę komentarzy, nie wiem, czy wam się to nawet podoba, to mi się troszeczkę odechciewa, ale mam nadzieję, że jednak wam się chociaż trochę podoba, więc zapraszam na jutrzejszego vlogmasa.